Jakie nadzieje Bank SGB i spółdzielcza Grupa Bankowa wiążą z KPO, z otwarciem się na KPO i z uruchomieniem funduszy unijnych? Liczymy na to, że wreszcie rzeczywiście przejdziemy od dyskusji do czynów, że będzie to taki katalizator, który spowoduje, że ta transformacja, o której tak dużo mówimy, transformacja energetyczna, transformacja sposobu funkcjonowania, transformacja też sposobu produkcji, dbałość o środowisko, że to stanie się czynem, że rzeczywiście te projekty i te środki spowodują, że nie będziemy mówić tylko o dużych projektach infrastrukturalnych o zasięgu krajowym, co jest bardzo istotne oczywiście, ale to zaczniemy również mówić i działać w zakresie właśnie tych naszych lokalnych ojczyzn, w zakresie programów, które pomagają się zmieniać małym firmom, średnim firmom, rolnikom, ale też pozwolą samorządom zacząć inwestować jeszcze bardziej niż do tej pory w środowisko, w to miejsce, w których wszyscy żyjemy. Czyli mówiąc wprost, liczą Państwo na to, że i samorządy, i mikroprzedsiębiorcy, i mali przedsiębiorcy, i rolnicy przejdą po tak zwany wkład własny? Liczymy na to, dokładnie, że będziemy aktywnym uczestnikiem całej tej transformacji, dostarczając finansowanie, a w niektórych przypadkach też na to tak patrzymy, że będziemy w stanie również doradzić czy podzielić się naszymi doświadczeniami już na wcześniejszym etapie, na przykład przygotowania biznesplanu czy koncepcji w przypadku przedsiębiorstw. A gdzie widzi Pan jak gdyby większe szanse dla banków spółdzielczych? Czy w samorządach, które będą miały przed sobą potężne inwestycje, czy w małych firmach? Ja bym tego nie rozdzielał, bo jedna, zarówno przedsiębiorstwa, zarówno firmy są bardzo atrakcyjne, ponieważ tam jest, my obsługujemy ich po prostu bardzo dużo i lokalnie one tworzą tą infrastrukturę gospodarczą, w której banki spółdzielcze funkcjonują. Natomiast samorządy niezwykle istotne, natomiast większa skala. To już są większe też, na pewno będą to większe inwestycje i one jakby też pozwolą nam zbudować, mówiąc tak, masę w środków, które zainwestujemy. Samorządy, dodatkowo my jesteśmy w dużej mierze przecież naturalnym partnerem dla samorządów, do tej pory dostarczając im czy finansowanie w postaci kredytów, czy w obligacji komunalnych, ale również po prostu obsługując mieszkańców, obsługując rachunki samorządów. Także myślę, że to jest dla nas szansa, ponieważ no, pracując na co dzień, będąc bardzo blisko, wiemy i będziemy wiedzieć też o projektach, które, jestem przekonany, też KPO wyzwoli. Ale na razie jest tak, że banki spółdzielcze w dużym stopniu finansują państwo, kupując bony skarbowe czy inwestując w obligacje Skarbu Państwa, mniej finansując konsumentów czy małe firmy. No bo po prostu nie ma tego popytu na kredyt, tak? Co się jeszcze musiałoby zdarzyć, żeby oprócz KPO i oprócz funduszy unijnych, coś jeszcze powinno wydarzyć, żeby to zapotrzebowanie na kredyt było większe? Tak, no to jest takie wyzwanie całej bankowości, nie tylko bankowości spółdzielczej, że rzeczywiście jak patrzymy na trendy, jak patrzymy na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na kredyty w poszczególnych grupach klientów, no to właściwie tam jest, nie ma przerostów. Tak, a w niektórych przypadkach są wręcz spadki, to praktycznie we wszystkich sektorach, praktycznie we wszystkich bankach. Co by się musiało wydarzyć? No, tak według naszej analizy, no to praktycznie powinien się zmienić też sentyment inwestycyjny. Tak, no bo my widzimy, że rzeczywiście, tak jak jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na kredyty obrotowe, no to ono jest na dosyć przyzwoitym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, no to tych inwestycji rzeczywiście przedsiębiorcy nie planują tak specjalnie agresywnie. To zresztą też widać w skali makro.
w poziom inwestycji na poziomie 16%, jest daleko poniżej oczekiwań, daleko poniżej szacunków, które też jakby rząd sobie przyjmuje. No, przypomnę, że założenia, które miałyby pozwolić gospodarce w właściwy sposób rozwijać swoją zdolność produkcyjną i jakby tak też transformować się, to jest około 25%, czyli mamy... Do PKB. Do PKB, oczywiście do PKB. Także rzeczywiście... A jest 16. Tak, także i to jest taki element, który rzeczywiście wymaga tutaj zwarcia szyków, zarówno od strony banków, szukania kolejnych oczywiście też możliwości, które klientom dostarczamy, ale również zapewnienia środowiska ze strony regulatorów, ze strony tych, którzy decydują o gospodarce, zapewnienia takiego środowiska przewidywalnej przyszłości, które pozwoli firmom i nie tylko firmom zacząć w końcu inwestować. No, ale załóżmy, że jest stan już bardzo optymistyczny. Jest duże zapotrzebowanie na środki unijne, zgłaszają się firmy, zgłaszają się samorządy po wkłady własne do banków spółdzielczych. I czy te zasoby, które teraz mają banki spółdzielcze, no bo teraz są w dobrej sytuacji finansowej, są Pana zdaniem wystarczające na taki boom inwestycyjny, gdyby się pojawił? No, ja nie przewiduję, że będziemy nagle z tygodnia na tydzień pojawi się zapotrzebowanie 100 czy 200% wyższe. To jest niemożliwe, a nawet gdyby było, to na pewno nie byłoby nic zdrowego. Także moim zdaniem te zasoby, które w tej chwili w bankowości spółdzielczej są, one wystarczają na rzeczywiście taki moderowany wzrost, plus do tego te rozwiązania, które w ramach też całego zrzeszenia Bank Zrzeszający w coraz większym stopniu dostarcza i kwestie związane z technologią, kwestie związane też z oprocesowaniem. Myślę, że na dzień dzisiejszy to na pewno nie jest blokada.